Julia, wielkie gratulacje udało Ci się wygrać. Jak to zwycięstwo wpłynęło na twoje dalsze losy w programie? Chodzi mi o takie kwestie emocjonalne, mentalne. No, jest to na pewno duży komfort, bo teraz sobie pomyślałam, że od teraz się już tylko i wyłącznie bawię, już nic nie muszę i yy, jest przyjemnie. A było tak, że to trochę zmotywowało cię do dalszej yy, pracy, że raz się udało, że chcesz jeszcze raz powtórzyć to? Ech, Jak to jest? To znaczy pewnie. Gdyby to była jakakolwiek inna edycja, i nie byłoby tak, że już dwa razy z rzędu dwie osoby po kolei wygrywały ten sam odcinek, to pewnie nie przyszłoby mi to do głowy, a tak faktycznie jakby myślałam sobie o tym trochę, ale, ale na szczęście odpuszczanie przychodzi mi dosyć łatwo, szczególnie jeżeli jest w toku jakaś konkurencja. Staram się nie dać zwariować. To jest tylko zabawa, więc jestem wyluzowana. A od kiedy masz takie świadome podejście do życia? Zawsze tak miałaś? Nie, nie, mam 35 lat. I uczę się tego cały czas. Okej, okay, zbliżają się święta, jak zamierzasz się spędzić? Jak one będą u ciebie wyglądały? E, no więc, ponieważ intensywnie przygotowujemy się do kolejnych odcinków programu, to uzgodniłam z moimi rodzicami, że nie przyjeżdżam na święta, zostaję w domu, zostaję sama i e, oni będą się ze mną łączyć na kamerce i e, będziemy spędzać te święta totalnie wyluzowani. Jak zareagowali na informacje, że córka nie przyjedzie? Szczerze mówiąc, propozycja wyszła od mojej mamy. Mama spytała się: chce ci się? Mi się nie chce. A, okej. Okay. I ja powiedziałam szczerze, nie chce mi się. Więc zrobimy sobie święta w czerwcu. Czyli to będzie tak, że będziesz siedziała, oglądała seriale, spędzała miło czas sama ze sobą. Nie będę się uczyć kolejnego numeru do twojej twarzy, tak jest prawda. A, no i ekstra, a jak u was jest z prezentami na te święta? Pojawiają się, na czy nie? No, bo w niektórych domach pojawiają się prezenty, tak zwane zajączek. Nie specjalnie świętujemy generalnie, więc. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Odmieniliśmy tylko trzy minuty. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystaliśmy. Trzymaj się i powodzenia. Wesołych świąt. Wesołych świąt!